Czas na nas. Jesteś za, żebyśmy były też z kokardkami kiedyś? Dlaczego nie, słuchaj? Beyoncé, a dzisiaj kapelusze. Idziemy zgodnie Beyoncé, z trendami. Szanowni Państwo, nasza pytaniowa powolutku się rozgrzewa i bardzo dobrze. Panowie, jakbyście nie nadążali z tymi tematami czerwono-dywanowymi, z tymi kokardkami, to może by tak wszystko rzucić i wyjechać do Teksasu? Do Teksasu. No, to niekoniecznie przesłanie do panów jest, bo tak zrobiła bohaterka rozmowy Marty Surnik. Sprawdźmy, o kogo chodzi. Mając 19 lat, wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych. Jej amerykański sen stał się codziennością. Teraz, będąc mamą i bizneswoman, szerszej grupie odbiorców znana jest jako Polka w Teksasie. Poznajcie Emilię Tarasiewicz Nichols, dziewczynę mieszkającą na Dzikim Zachodzie. Howdy, dzień dobry Pani Emilio. Howdy, howdy. Witam wszystkich widzów. Bo to chyba właśnie tak witają się kowboje. Jaka jest Pani historia? No przede wszystkim ja mieszkam w Stanach już od 20 lat. A w Teksasie jestem od 3 lat. Była to taka decyzja troszkę spontaniczna. Mój mąż bardzo, bardzo lubił Teksas i od kiedy go poznałam, zawsze mówił o Teksasie, zawsze chciał tutaj być. I my jak zaczęliśmy właśnie szukać domu, zaczęliśmy na Florydzie, byliśmy też w Teksasie. No i powiało taką swobodą. Zatem jak wygląda Pani codzienność w Teksasie? Mój tydzień wygląda tak jak prawie każdej mamy takiej może jak i w Polsce, ale jeśli chodzi o weekendy, wydaje mi się, że jest ciekawie, bo lubimy fajne koncerty. Niedaleko mamy właśnie taką salę kameralno-koncertową, która nazywa się Green Hall. Pochodzi Pani z Suwalszczyzny. Czy jest coś, czego Pani brakuje w Teksasie? Myślę, że największą taką rzeczą, za którą tęsknię, i to będzie bardzo dziwne, mi się wydaje, ludziom, to są chodniki, których tutaj nie ma. Tutaj nic nie można zrobić bez samochodu. Dlaczego ten region Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie jest tak popularny? Nie wiem, czy Pani wie, że w Teksasie nie ma podatku stanowego. Oczywiście ludziom zależy na tym, żeby mieć więcej, można zaoszczędzić więcej. Dlatego wydaje mi się, że Teksas jest tak popularny wśród właśnie ludzi z wyższym podatkiem stanowym. No na pewno jedną z większych korzyści jest to, że są bardzo przyjaźni ludzie. Także jeżeli my potrzebujemy pomocy jakiejś, to zawsze się ktoś tutaj znajdzie, żeby nam pomóc. A czy na co dzień ma Pani do czynienia z prawdziwymi kowbojami? Nie musimy ich szukać daleko, bo rzeczywiście prawdziwi kowboje są i można ich zobaczyć na stacjach benzynowych czy jakichś różnych miejscach. Widzimy kowboi cały czas w kapeluszach. Czasami nawet mają takie specjalne pasy przypięte nożykiem albo nawet z bronią, którą możemy widzieć. Czy to oznacza, że tubylcy bardzo przywiązani są do swojej tradycji? Ja uważam, że ludzie z Teksasu są bardzo, bardzo uparci i rzeczywiście to się widzi. Chcę powiedzieć o takim znaku, który widziałam w Teksasie, jak tylko przyjechałam. To jest znak, który mówi "Don't mess with Texas". To znaczy nie mieszaj się w życie Teksasu, tak? Ty się musisz przystosować do tego, co my chcemy, co my robimy. Wydaje mi się, że naprawdę w Teksasie odnalazłam się. Kocham Polskę, ale uważam, że tutaj już czuję się bardzo zakorzeniona. Pani Emilio, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Marto. Oglądajcie Polish Girl in Texas. Prawa, lasso, pięta, pięta, wąż, wąż. Wąż, lewa, prawa, lasso, pięta, pięta, wąż, wąż. Inaczej byśmy się nie nauczyli. Brawo, 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 brawo dla nas. Dla ekipy Pytania na Śniadanie daliśmy radę wziąć udział w challenge'u Texas Hold'em. Tak jest, cały świat zwariował na punkcie nowej piosenki Beyoncé. My też zwariowaliśmy, Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy poznać zatem fenomen tego, dlaczego wszyscy na świecie, Amerykanie tak kochają country i tak kochają...